Cześć, witam w kolejnym materiale na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 ciekawostek o Mattim Cashu. Miłego oglądania. Matthew Stewart Cash urodził się 7 sierpnia 1997 roku. Matty Cash urodził się w Anglii, lecz ma on polskie korzenie. To za sprawą mamy, której rodzice udali się na emigrację do Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. We wrześniu 2021 roku Cash złożył wniosek o potwierdzenie polskiego obywatelstwa, co nastąpiło 26 października 2021 roku. Matty postawił wszystko na jedną kartę. W młodym wieku postanowił skupić się na grze w piłkę. Jak sam przyznał, nie należał do najlepszych uczniów. W wieku 17 lat Matty pracował w sklepie z zabawkami w celach zarobkowych. Co ciekawe, Matty rozpoczynając swoją karierę, grał na pozycji pomocnika. W sezonie 2019-2020 kibice wybrali Mattiego Casha najlepszym zawodnikiem sezonu w Nottingham Forest. Dziadkowie piłkarza, jak i sam Matty, uznają Jana Tomaszewskiego za wzór na piłkarską karierę. Obecną wartość rynkową zawodnika szacuje się na 25 milionów euro. Jest to jego najwyższa wartość w historii. Obecnie Mateusz Gotówka jest piłkarzem Aston Villa. Barwy tego klubu reprezentuje od 3 września 2020 roku. Jego umowa z klubem wygasa 30 czerwca 2027 roku. Natomiast jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to zaliczył w niej swój debiut 12 listopada 2021 roku w wygranym 4-1 meczu z Andorą. Pierwszego gola w reprezentacji Polski zdobył 11 czerwca 2022 roku podczas meczu Holandia-Polska. To tyle z tego filmu. Zachęcam do zobaczenia mojego poprzedniego materiału, który wyświetla się w tym momencie na ekranie. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!